27 września 2020 roku, niedziela. Piotr Kłania z tej strony, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Spojrzymy sobie na kalendarz, ale spojrzymy sobie na kalendarz tylko do środy, za chwilę wyjaśnię dlaczego. I na kilka wykresów z perspektywy wyższego horyzontu czasowego. I teraz, dlaczego tylko do środy? W środę mamy końcówkę miesiąca, końcówkę kwartału, od czwartku zaczynamy finish, jeśli chodzi o końcówkę 2020 roku, w związku z czym do tego kalendarza na październik będziemy sobie wracali w drugiej części tygodnia. Jeśli chodzi o poniedziałek, to tak naprawdę kolejny raz, jeśli chodzi o sesję azjatycką, bank holiday, tym razem w Chinach, prawdopodobnie będzie odrobinę spokojniej. W Europie bez fajerwerków w kalendarzu i dopiero sesja w Nowym Jorku, to wystąpienie szefowej Europejskiego Banku Centralnego Lagarde. Wtorek wygląda już odrobinę ciekawiej. Podczas sesji azjatyckiej inflacja po stronie konsumentów w rejonie Tokio. Jeśli chodzi o Europę, wstępne dane dotyczące inflacji po stronie konsumentów z Niemiec, z Hiszpanii, podaż pieniądza z Wielkiej Brytanii, aukcja włoskich obligacji i jeśli chodzi o sesję w Nowym Jorku, zaufanie konsumentów plus mnóstwo wystąpień, jeśli chodzi o przedstawicieli Fedu. Środa bez fajerwerków podczas sesji azjatyckiej, wstępne dane dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaż detaliczna z Japonii, PMI z Chin na spokojnie. Później w Europie również w miarę spokojnie, z finałowym odczytem PKB z Wielkiej Brytanii i wystąpieniem szefowej ECB Lagarde, Europejskiego Banku Centralnego. Po południu tych fajerwerków w związku z końcówką miesiąca, końcówką kwartału i kalendarzem, trochę więcej tych fajerwerków spodziewam się w środę po południu w okolicach wygasania opcji, w okolicach fixingu w Londynie. Mamy m.in. PKB z Kanady, finałowy PKB kwartał do kwartału ze Stanów Zjednoczonych, Chicago PMI, rynek nieruchomości i znowu kilku przedstawicieli Fed. Znowu kwestia budowania napięcia, początek tygodnia, poniedziałek bez emocji, później wtorek, no i kulminacja tych publikacji danych w środę, łącznie z końcówką miesiąca i kwartału. Natomiast myślę, że ten kalendarz, on będzie tak lekko na drugim planie. Dlaczego? Już tłumaczę. W poniedziałek, jeśli ktoś chce dokończyć biznes w trzecim kwartale na spocie, te plus 2 w poniedziałek, bardzo ciekawy każdy fixing. Zmienność cen niekoniecznie musi się pokrywać z tym, co widzimy na wykresie i w niektórych przypadkach może być przypadkowa, w niektórych przypadkach to może być, no tak, no przypadkowa ta zmienność ze względu na działania dużych graczy. To jest numer jeden. Numer dwa to debata prezydencka i tutaj również ta zmienność może przybrać na sile. Dlaczego akurat wybrałem, żebyśmy sobie w dniu dzisiejszym pomówili o końcówce miesiąca, końcówce kwartału? Bo na wykresach pewne rzeczy wyglądają bardzo ciekawie w przeciwieństwie do tego, co większość osób przewidywała. Zaczniemy sobie od euro-dolara. Co prawda są 3 dni i o tym należy pamiętać, ale odwrót na wykresie miesięcznym jest bardzo możliwy w przypadku euro-dolara. W związku z czym w najbliższych dniach minima z sierpnia, w tym wypadku 16,96, czyli 1,17 i otwarcie 17,70, to są poziomy, czy mogą być poziomy propodażowe na początku tygodnia, gdyby euro próbowało kontynuacji odbudowy i retestu złamanej konsolidacji. Okay? To będzie bardzo, bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że otwarcie z tamtego miesiąca, o którym sobie mówimy, to jednocześnie okolice podstawy złamanej konsolidacji, czyli najbardziej naturalna rzecz, retest. Dobrze by było, gdyby z perspektywy wykresu miesięcznego mimo wszystko niedźwiedziom udało się domknąć, może nawet niżej, okay? Później retest i ewentualna kontynuacja. Przypominam,
15, 14, 50 z perspektywy wykresu dziennego jako możliwe zasięgi. Bardzo to zbliżone do tego, co widzimy tutaj z perspektywy wykresu miesięcznego. Głębsze ewentualne zejście, połamanie 15, 1, 14, 50, no nie wykluczałbym próby ataku na minima, tak? I być może kwestia parytetu. I to, o czym wspomniałem, ja już o tym mówiłem pod koniec zeszłego tygodnia w wielu analizach, z którymi się gdzieś tam styknąłem, w cudzysłowie, jeśli można tak powiedzieć, no wszyscy na siłę próbowali tego dolara sprzedawać w tych swoich analizach. No słabo to wygląda na ten moment. Oczywiście, trzeba oddać, że nie raz widzieliśmy odwroty, dzień odwrotu, tydzień odwrotu z perspektywy różnych par walutowych czy różnych instrumentów. Może się okazać, jako scenariusz numer dwa, kwestia tego, co widzimy i retestu 1.15, 1.14.50, to tylko kwestia wzrostu, cofnięcia do potencjalnego popytu i ewentualnej kontynuacji na wyższe poziomy. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to, gdzie zawracaliśmy, to kwestie związane z wydarzeniami z 2018 roku, ze stycznia, tak? I o tym z perspektywy wyższego horyzontu czasowego mówiliśmy, i wracając do edukacyjnego flashu, wybicie po złamaniu, ta podstawa jako podaż dwa razy w tym miesiącu i w poprzednim zadziałała. Podsumowując, euro-dolara z perspektywy wyższego horyzontu czasowego 15, 14, 50 popyt. Podaż to ewentualna próba budowy górnego swingu. I jeśli udałoby się kupującym pokonać te minima, to otworzymy sobie drogę do dokończenia biznesu 19,65. Sporo będzie zależało od tego, gdzie domkniemy miesiąc. Popyt według mnie bez zmian. Podaż na razie w okolicach minimów i otwarcia z poprzedniego miesiąca, tak jak wspomniałem. Kolejny wykres, funt, po nieudanej próbie podróży powyżej 1,30, dość mocne odwrócenie kursu i z perspektywy wykresu miesięcznego ponownie górny cień niewielki, otwarcie i znacznie niższe zamknięcie. Miesiąc odwrotu, bardzo podobnie jak na euro-dolarze. Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie ten wykres, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mówili o ruchu bocznym. W chwili obecnej testujemy 50% tej konsolidacji. Pamiętamy, że z niższego horyzontu czasowego 26,50, 26,15 mamy na wykresie i to się tutaj nam pokrywa. Natomiast próbując podążać tym tropem, próba podbicia pod minima i otwarcie z sierpnia, w przypadku takiego zamknięcia, retest tego poziomu i później ewentualna kontynuacja w rejon 22,50 i poziomy poniżej 1,20. O tym sobie rozmawialiśmy. Ciężko tutaj w przypadku funta mówić o drugiej stronie, czyli o scenariuszu z ewentualną próbą wybicia górą, kiedy kolejny raz górne ograniczenie konsolidacji zostało wybite, tak? W przypadku ETK-a mogliśmy sobie powiedzieć, że po ostatnich wzrostach dość mocnych, teraz jest cofnięcie w rejon 15, 14, 50, ewentualna kontynuacja. Tutaj myślę, że zakres ruchu bocznego na ten moment nam pozostanie, jeśli chodzi o funta. Trochę inaczej wyglądają dwie waluty towarowe. Tutaj z perspektywy Australijczyka, z jednej strony chciałoby się powiedzieć, bardzo podobnie jak na funcie czy euro, mamy miesiąc odwrotu. Jedna rzecz, którą warto mieć z tyłu głowy, że Australijczyk nie należy do koszyka dolarowego. I okej, my mamy próbę podjętą, jeśli chodzi o odwrót na wykresie miesięcznym, tyle, że my testujemy bardzo potencjalnie mocną strefę propopytową na Australijczyku. Po pierwsze, ostatni miesiąc słabości na miesięczny. Po drugie, psychologiczny poziom 70. Z drugiej strony ktoś powie, że jeśli tak zakończymy miesiąc, to oczywiście minima z sierpnia i jego otwarcie będą stanowiły podaż. Zrobi nam się tutaj na Australijczyku bardzo ciasno, w związku z tym, że my rynkiem ruszyć nie możemy, wydaje się, że warto obserwować poziomy pomiędzy 70, 75, 71, 25 od góry
i okolice obecnych poziomów 70 psychologiczny, ale wziąłbym tutaj ewentualnie na warsztat również kwestię 50% tego ostatniego miejsca słabości. W tym wypadku, jeśli sobie weźmiemy górę 70-30, dół 67-60-150, a 135 punktów do środka, czyli okolice 69, a z perspektywy niższego horyzontu czasowego dolny cień mogłyby być brane pod uwagę, tak? Mówię o 50% tej ostatniego miejsca słabości. Może to być ewentualnie testowane przed próbą kontynuacji. Tak jak mówię, trochę lepiej ten wykres Australijczyka wygląda od funta czy euro z dolarem i bardzo podobnie wygląda Kanadyjczyk w ramach walut towarowych. Zaraz sobie spróbujemy to przełożyć trochę na język polski. Mamy kwestie związane z wybiciem, w związku z tym to jest ostatnie miejsce siły. W związku z tym na ten moment testowane są poziomy propodażowe na USDCAD z perspektywy wyższego horyzontu czasowego. Mieliśmy przełamanie w zeszłym miesiącu, ok? W tym miesiącu może się okazać, że to nic innego jak powrót do podaży i jeśli zobaczylibyśmy tego typu układ na zamknięciu miesiąca i kwartału, może się okazać, że kolejny to będzie próba ataku na znacznie niższe poziomy i w końcu połamanie 30, 29, 50 i otwarcie sobie drogi na przykład w kierunku 26, 25 na USDCADzie. W związku z tym, bardzo podobnie jak na Australijczyku, tutaj jeśli rynkiem ruszyć nie możemy, no to kwestia uzbrojenia się w cierpliwość z perspektywy średniego i długiego terminu. Dlaczego o tym też mówię? Dlatego, że jeśli komuś miesiąc nie wyszedł i chciałby w ostatnie 3 dni, kiedy mamy nagromadzenie różnych czynników, które w różny sposób mogą wpływać na rynek, debata, koniec miesiąca, koniec kwartału, gdzie to ci duzi, którzy rynkiem ruszyć mogą, bardzo łatwo jest złapać się w pułapkę i z tej próby odrabiania tych strat może się okazać, że podwoimy te straty, tak? Z kolei z drugiej strony, jeśli ktoś miał dobry miesiąc, dobry wrzesień, czy nawet cały kwartał bardzo dobry, no to po co ostatnie 3 dni ryzykować, ok? Jeśli można spokojnie przypatrzyć się rynkowi i ewentualnie próbować znaleźć, jeśli można tak powiedzieć, te takie perełki. Obie waluty towarowe wyglądają lepiej niż euro-dolar czy funt z dolarem, między innymi dlatego, że pomimo ostatniego znaczącego cofnięcia na indeksach, to na przykład na Nasdaqu jest próba ratowania, czyli próba pobudzenia tego pozytywnego sentymentu i tutaj już było zejście, czy próba zejścia pod minima z zeszłego miesiąca, natomiast jest szansa na to, że rynek będzie próbował budować to dolnym cieniem. Jeśli dojdzie do zamknięcia powyżej, spodziewam się domknięcia biznesu i wybudowania górnego swingu ewentualnie na Nasdaqu, zwłaszcza, że zostaje nam miesiąc do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Tutaj no, będzie to zderzenie tych sił, ci, którzy nie chcą, żeby Trump wygrał i w cudzysłowie spiskowe teorie dziejów mówią o tym, że między innymi niżej na giełdzie. Oczywiście ci, którzy wiedzą, że Trumpowi tylko może pomóc wyższe notowania giełdowe, no to tutaj te wyższe ceny mają szansę mieć miejsce. Jeśli doszłoby jednak do zamknięcia pod tymi minimami, mamy miesiąc odwrotu i wtedy sytuacja z tymi walutami towarowymi może się nam znacznie odwrócić. Jak będzie wyglądała kwestia indeksów? Bardzo ciekawie wygląda ten Nasdaq również z perspektywy wykresu tygodniowego, a mianowicie testujemy poziomy ostatniego miejsca siły, które 2 tygodnie temu stanowiły podpórkę i w tym tygodniu na tych poziomach przy próbie podbicia zatrzymaliśmy się, z drugiej strony reagując w potencjalnej strefie popytowej, o której sobie wspominaliśmy. Myślę, że na ten moment niewykluczony ewentualny retest 11500-11600 na Nasdaqu z perspektywy ewentualnej podaży, czyli próba ataku, próba wybudowania dolnego cienia z perspektywy wykresu kwartalnego i miesięcznego. Natomiast mamy końcówkę miesiąca i kwartału w środku tygodnia, więc jeśli tutaj dojechalibyśmy do końca, do środy, można by mówić o midweek reversal i na przykład próbie budowy górnego cienia z perspektywy wykresu tygodniowego. Mam nadzieję, że nie za bardzo jest to skomplikowane. I na koniec
kwestie związane z dolarem, z jenem, bo najsłabiej z tych par dolarowych w tym miesiącu zachowywał się dolar z jenem, co może ewentualnie sugerować, no mimo wszystko, dalszy ciąg ochłodzenia, dopóki jesteśmy z lekko nachylonym kierunku prospadkowym, i retest stówki mógłby mieć ewentualnie miejsce. I gdyby rzeczywiście dolar z jenem rozpędził się na południe, to moglibyśmy mówić teoretycznie o takim podwójnym kopie na pozostałych parach jenowych, zwłaszcza euro, jen, funt z jenem na teraz. A gdyby zaczęły się stłudzić waluty towarowe, to również Kanadyjczyk z jenem czy Australijczyk z jenem. Wszystko to będziemy sobie z perspektywy intraday bardzo uważnie obserwować każdego dnia. Będziemy sobie robili, jak zwykle, uaktualnienie na ten moment, z perspektywy średniego terminu, z perspektywy nagromadzenia w końcówce miesiąca i kwartału tych wszystkich wydarzeń. Spojrzeliśmy sobie z wyższego horyzontu czasowego, gdzie jesteśmy. Tyle ode mnie. Nie dajcie się złapać w pułapkę na początku tygodnia i w końcówce miesiąca i kwartału. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.